Ja po. O! Chodź, 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 chodź. Czekaj, już. Nadajniki nakładamy, tak? Nie, to dobrze. Jeszcze raz, kariski pingi wychodzimy. Kimar, wracamy. Idziemy, tak, op. Tak jest. Ileko, opór, 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 da. Okej. Uświadomiłem go. Fajny zwolak jest, fajny. Chodźcie, idziemy na bluzo. Daj, tu, tak. Okej. A masz już kurde? Czyli tu mamy, tak? I idziecie razem. Stary gotowy, idziecie razem. Daj. Stoję. Stoję, wrócam. Tak jest. Stoję. Stoję. Wrócam do przodu, tak? Listek! No! Za nami czwarty dzień obozu we Wronkach. Codziennie trenujemy dwa razy. To męczące na pewno, ale potrzebne. Jakie odczucia po czterech dniach obozu Dawida Korta? No, trenujemy ciężko. Tak jak mówi się, w czwarty dzień obozu. Zaczęliśmy intensywnie pracujemy. Mam nadzieję, że będziemy dobrze przygotowani do ligi. Mnóstwo młodych zawodników na tym obozie. Ty jako doświadczony, ale nadal młody zawodnik, jesteś trochę takim łącznikiem starszyzny z tymi młodymi zawodnikami? No powiem tak, no, ja już wchodziłem 5 lat temu do pierwszego zespołu. Byłem już na kilku obozach i wiem, jak to mniej więcej wszystko funkcjonuje. Jest też, tak jak powiedziałeś, jest spora grupa młodych chłopaków i no już się, można powiedzieć, nie zaliczam do tej młodszej grupy i staram się pomóc tym młodym chłopakom. Jutro pierwszy sparring, Błękitni Stargard. Czyli wracamy do grania, nie tylko samo trenowanie. No, no każdy piłkarz woli trenować niż biegać na sucho. Wiadomo, to będzie nasz pierwszy sparring. Fajne przetarcie. Mam nadzieję, że fajnie zaczniemy ten okres taki sparingowy od zwycięstwa i
to nas napędzi tak naprawdę do dalszej pracy na obozie. Wiadomo, że to będzie też, ten mecz będzie traktowany jako jednostka treningowa, ale to tak jak mówię, wszyscy wolimy zagrać sparring niż odbyć taką typową jednostkę treningową. Portugal today win 4-0. Proszę zmienić tą koszulkę, tak? No, to nie jest świerbowa, co mam zrobić? Może pani pokazać tą koszulkę jeszcze raz? Czemu? Bo do kamery, do kamery. O nie!